w tym pielgrzymowaniu jest trud, ciężar prowadzenia drogi, ale także i organizacji, za co bardzo serdecznie dziękuję. Zdając sobie sprawę z tego, że na szczęście nie znam wszystkich spraw, z którymi księża musieli się zmierzać, organizując, przygotowując tę pielgrzymkę, ale także ją prowadząc, bo na pewno jest to ogromny trud. Ale właśnie za ten trud dziękuję, właśnie za to utrudzenie, za tę pracę kapłańską, która przyjmowała kształt także bycia spowiednikiem niemal aż pod Jasną Górę. Rozmawialiśmy tutaj przed chwilą także z księdzem arcybiskupem, mówiąc, że właśnie pielgrzymka jest jakimś szczególnym doświadczeniem tego, czym jest Kościół. Wierny lud idący za Chrystusem do jednego celu. Pośród trudów, zmagań ze słabościami i ciała, i duszy, ale razem, pomagając sobie nawzajem, wskazując właśnie, jak iść, by rosło w nas to, co jest najbardziej ważne i wspaniałe, do czego wzywa nas Pan Jezus i czemu chce błogosławić nasza Najświętsza Matka. Więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy się właśnie tutaj razem spotkać. Pragnę raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi, że wybrał właśnie taki sposób przygotowania siebie do święceń biskupów. Jest to niewątpliwie jego sposób przygotowania się, ale jest to sposób, który z drugiej strony jest jakimś szczególnym wzorem dla wszystkich, tych z jego grupy szóstej, ale także dla nas wszystkich, którzyśmy mniej lub bardziej mieli szczęście mu towarzyszyć w tej drodze, na pewno modlitwą, bo to się odnosi do wszystkich. I ten dar modlitwy, księdze arcybiskupie, pragniemy Tobie ofiarować, szczególnie teraz, kiedy za chwilę już będzie msza święta, a Ty niewiele później już udasz się do wiecznego miasta, by podjąć ten ostatni już odcinek dzielący Ciebie od dnia 17 września. Wielki dzień dla księdza arcybiskupa, dla Kościoła, dla zamierzeń także Ojca Świętego, który tak wiele łączy nadziei z posługą księdza arcybiskupa Konrada. Nie zapominajmy także jakiś wymowny, powiedzmy, zbieg okoliczności, że jest to 17 września, tragiczny dzień dla dziejów nowożytnych, no współczesnej już Polski. Dla nadziei, która dla wielu się wtedy kończyła, a dla innych mimo wszystko nie umarła i dlatego możemy dzisiaj właśnie tak wędrować w wolności, w radości, w pokoju do Matki Bożej, stąd nam królującej. Nie zapominajmy, pamiętają o tym na pewno starsze pokolenie księży, że kiedyś tak wędrować nie można było. I że pielgrzymki były prześladowane. A ludzie szli, księża z nimi szli. Czasem w bardzo małych grupkach, czasem prawie że symbolicznie, by nie przerwać tradycji. Mówię o tym również dlatego, że ta pielgrzymka, któraś z kolei, a przecież za nami już jest w niektórych miejscowościach bardzo długa tradycja, w przypadku Ozorkowa zaledwie druga, zobowiązują do kolejnych wysiłków. Ksiądz arcybiskup mówi, że Kościół otwarty w rozumieniu nie tygodnika powszechnego, tylko Ojca Świętego, to Kościół, który polega na tym, że każdy z uczestników za rok przyprowadzi przynajmniej jedną osobę. To jest otwarcie się po to, żeby zyskiwać nowych pielgrzymów, nowych ludzi, którzy będą w ten sposób i świadkami wiary, i we wierze się będą pogłębiać. Więc takiego doświadczenia Kościoła otwartego życzę wszystkim księżom. Proszę to także przekazać w swoich grupach, swoim pielgrzymom, bo tak wzrasta Kościół. Tak daje się też wielkie świadectwo Kościele wobec świata, który
nie chce tego zrozumieć, przyjąć, a jak wiemy ostatnio w Newsweeku, nie ma innego pomysłu, jak tylko to przeliczać na pieniądze. A tymczasem to jest coś zdecydowanie innego, wspaniałego, wielkiego. Budzi naszą wspólną radość, mnie także, duży udział młodzieży. Za to też książę chcę bardzo podziękować, bo zdaję sobie sprawę, że za tym się kryje niemały trud, zwłaszcza dzisiaj, pracy z dziećmi i młodzieżą. Ale tak buduje się właśnie także nadzieja, że mimo tych wszystkich kasandrycznych głosów, Kościół jest ciągle żywy, ciągle prężny, ciągle pełen entuzjazmu, umiejący tańczyć i menueta, jak widzieliśmy, ale słyszałem także i poloneza. Więc właśnie tak tęcząco idźmy wszyscy do nieba. Bóg zapłać.